Witam wszystkich po kilku spokojnych dniach nieobecności. Dzisiaj czwartek, fajny dzień. Pogoda dopisuje, no ale widzę, że przymroziło. Jestem ogólnie przed karmieniem. Taki początek trochę z innej perspektywy. Tak, z tego miejsca chciałbym Was wszystkich pozdrowić i podziękować za to, że jesteście i pomagacie mi budować ten kanał. Dzisiaj zrobię sobie taki trochę luźny film, łączony może. Będę jechał po drewno, a przynajmniej część, żeby tutaj zacząć już rozbudowywać te klatki. Mam na myśli dół tej dużej. Zacząć stawiać klatkę pod bobojty. Będę potrzebował trochę miejsca na kolejne przepiórki. W ogóle w marcu będę ich miał gdzieś około jak pi razy drzwi 300. Taki jest zamysł. A jak wyjdzie, to się okaże. No i wtedy w kwietniu, jak one pójdą tam, gdzie mają iść, to zacznę się zastanawiać, co dalej z tą hodowlą. Potem Wam poopowiadam trochę, może o przepiórkach, bo... No bo po prostu, kurwa, jest dramat, nie? Jest po prostu dramat. Może zacznę od tego, że... Może trochę kontrowersyjnie, ale nie ma czegoś takiego jak rasa w przepiórkach. Są co najwyżej odmiany, mutacje i linie hodowlane. Nie ma czegoś takiego jak rasa w przepiórce i koniec. I myślę, że temat będzie warty poruszenia i trochę opowiedzenia o tym. Bo w zasadzie nie ma dnia, żebym... na grupie o przepiórkach nie łapał się za czoło. Myślałem, że jednak ludzie mają trochę więcej pojęcia, a tu się okazuje, że wiedza na temat akurat tych ptaków kuleje i to mocno. I nie to, żebym robił z siebie teraz nie wiadomo jakiego tam wielkiego profesora, ale nie po to ślęczę godziny nad różnymi materiałami, opracowaniami czy filmami poważnych hodowców, można powiedzieć, z całego świata. Bo słuchałem już wykładów z Australii, jakiegoś tam ruskiego, kilkadziesiąt z Ameryki, na temat właśnie przepiórek, żebym zgadzał się na głupoty, jakie ludzie wypisują po prostu i opowiadają. To jest... W ogóle ci, co sprzedają jajka, nie? No ale... To już tam pominę. I może wrócę do tego, jak będę wam tutaj opowiadał coś więcej o tych właśnie małych ptaszkach. Dobra. To ja lecę i coś tam dogram za moment. Dobra, bo trzeci raz już będę nagrywał tą część. Na jednej za bardzo mnie poniosło, na drugiej za mocno się rozgadałem. Właśnie dokonał się akt. Dobra. Ogólnie na początek powiem tylko szybko, że ten film nie ma zamiaru nikogo obrazić, a jedynie naświetlić kilka ważnych spraw. I głównie będzie skierowany do nowych hodowców, tych, którzy się zastanawiają, ale też i do tych trochę doświadczonych, które po prostu chciałyby się czegoś dowiedzieć i nie są twardogłowi. Tak jak spora część tak zwanych hodowców. A więc tak. Co to jest przepiórka, bo niektórzy ludzie pytają, japońska, mandżurska, czy to samo, czy można to razem trzymać i tak dalej. Otóż
Przepiórka japońska to jest to wszystko, co tutaj biega. Tu. O nie. One wszystkie to jest jeden i ten sam rodzaj. Koturnik z Japonika. Nieważne, białe, brązowe. Wszystko to jest koturnik z Japonika. Przepiórka japońska, ale na przykład to tutaj odmiana mandżurskiej. Faraon. Feniks. Faraon. Tak zwany Texas. Scarlet Faun, nie Faun, tylko Scarlet Fee. Tam coś podobne do Tibetana. Scarlet. Tibetan Tuxedo. To wszystko są nazwy kolorów, mutacji. I tak włoska, tybetańska, mandżurska, tak zwany Texas, angielska, to Faraon, to wszystko są nazwy mutacji koloru. Teraz w tych mutacjach rozróżniamy jeszcze ptaki homo i heterozygotyczne. I to wtedy widać na różnicę w kolorze upierzenia i wybarwieniu. Tak samo we wzorze na upierzeniu. Dobrym przykładem tutaj byłaby włoska i mandżurska, ale ich nie mam. Ale mam za to. O, widzicie? Tutaj rzucę tego do tamtego i włoska oryginalna będzie miała dużo takiego ciemnego, a mandżurska będzie miała dużo jasnego. Teraz włoska jest heterozygota, a mandżurska będzie homozygota. Może te to są niby feniksy, czyli ciężka odmiana mandżurskiej. Kolejna sprawa, to chyba wyjaśniłem, że przepiórka japońska to jest to wszystko niezależnie od koloru. Następna. Rasa. W przepiórkach nie ma czegoś takiego jak rasa. Są najwyżej odmiany, mutacje i linie. I teraz każda szanująca się farma USA, gdzieżby inaczej, utrzymuje swoje własne linie. Żeby była rasa, to musi być założona księga hodowlana i być określony wzorzec rasy. A takich nie ma. Więc nie ma mowy o rasach w przepiórkach. I teraz tak, te farmy, wszystkie duże farmy wypuszczają sobie swoje linie. Powiedzmy, że kolory, nazwy kolorów są umowne i raczej tego się wszyscy trzymają, ale na przykład to, co niby ma być Teksasem, akurat ta kura jest licha, ona ma 370 chyba gram. Kupiłem ją tutaj, mam ją z jajek klęgowych, kupionych jako niby Teksas. Nie ma czegoś takiego jak Teksas. Najwyżej Teksas NAM. I teraz tak, wszystkie białe przepiórki pochodzą od angielskiej białej, która jest przepiórką standardową. I Teksas, żeby mówić o tym, że ma się Teksasa, to powinno się mieć udowodnione pochodzenie tego, że ta przepiórka pochodzi z Uniwersytetu NAM w Teksasie. I teraz ten uniwersytet pracował tam XX lat temu nad tym, żeby wytworzyć sobie ciężką przepiórkę o jasnej duszy. Bo jak ubijecie przepiórkę, to ona ma mięso ciemne. Jako dziczyzna, zresztą po angielsku mówi się na to game birds. I zalicza się ją tam, wiecie, między bażanty, cietrzewie, kuropatwy, wszystko co się poluje na to. I tak. Prace nad tym Teksasem zostały wstrzymane. I nawet hodowcy w Ameryce nie wiedzą, czy je mają. A do Europy prawdopodobnie to nigdy nie dotarło. Czemu to się u nas nazywa wszystko Teksasem, to diabeł wie. Ogólnie może to być nazywane Dotted White, Jumbo White, biała, English Jumbo, White Pharaoh, czyli biały faraon. Jak chcecie, ale na pewno nie Teksas. Bo nie ma, no nie ma po prostu potwierdzonego pochodzenia i koniec, kropka. Prace nad tym zostały wstrzymane, prawdopodobnie linia wygasła. Co ciekawe, na przykład jedna farma wypuszcza swoją linię, która nazywa się JMF Jumbo White. No nie? Żeby było wesoło. I ten JMF Jumbo White istnieje na 100%. Oryginalny Texas powinien mieć koguty większe niż kury i przerastać faraona. I co, cwaniaczki, ma ktoś takiego? Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, co mam tutaj zapisane, o czym dalej tutaj powinienem wspomnieć. Aha, inne ciekawe nowotwory, takie w nazwach.
Belgijski broiler Faraon, coś takiego znalazłem na polskim OLX-ie i na tej wesołej grupce z przepiórkami. Takiego czegoś nie ma. To jest wymysł sprzedawców jajek, którzy chcą po prostu opierdolić swoje jajka i szukają kogoś, kto się na to połasi. Jak wpisałem sobie Belgian Quail, Feral, coś takiego, czy Belgian Feral Quail, to wyskoczyła mi kura. Jakaś tam belgijska kura, która nazywa się przepiórką i jest po prostu kaciołkiem brodatym. No, także bawcie się tam dalej dobrze, drodzy sprzedawcy jajek. Co tam jeszcze? Co tu jeszcze mam zapisane? Celadon. Tutaj większość tych kur, które biega, to celadony. Nie mam tu ani jednego koguta, który celadonem nie jest. Mam za to kury, które nie są celadonami. Ale to dlatego, że one są takie, wiecie, kolorowe i nie mam gdzie ich dopasować. Zresztą je ubiję niedługo. Tu jest rozetka, tu jest ten biały tam coś. Ten tuxedo biało-tybetan jest akurat celadonem kurą. Standardowy faraonek i ta czarna to są zwykłe. One sobie tu na razie biegają, bo po prostu biegają. Tak jak tamta biała angielska, którą mam zamkniętą w osobnej klatce. Niosą się, ja mam z nich jajka, bardzo dobre, spożywcze i jest super. I teraz tak, nie wszystko co jest z karletem, czyli mniej więcej nie wszystko, co jest skarletem, jest celadonem. I nie każdy celadon musi być skarletem. Tak jak ktoś napisał na grupie, że sprzedawca go wydymał, bo nie ma celadona, bo ma miksa. Tak naprawdę każdy kolor może być celadonem, bo nie kolor pióra determinuje i kolor jajka. Celadon to seledyn. Jest to gen recesywny i żeby się po prostu objawił, to dwoje rodziców musi nosić gen tej seledynowej skorupki w sobie. I tak, te celadony po jakimś czasie, one mogą przestać nieść w którymś pokoleniu seledynowe jajka i mogą zacząć się pojawiać plamiaste i to jest normalne. Tak samo, jeżeli długo się utrzymuje jedną linię tych ptaków, to w którymś pokoleniu zaczną wychodzić problemy ze skrzydłami, nogami, piórami. To jest też odmiana przepiórek obarczona trochę takimi różnymi wadami, defektami, nad którymi hodowcy pracują. I teraz tak, znajdźcie mi hodowcę w Polsce, który kurwa sam sobie wypuszcza linię przepiórek. Prowadzi jakąkolwiek pracę hodowlaną nad nimi i tak dalej. Nie ma ani jednego. Ja wam to mówię na podstawie tego, co już widziałem na tej grupie z przepiórkami. Wielu ludzi ogłasza jajka, ale najlepszą ofertę ma kto? Rumun. Jego oferta wygląda najbardziej atrakcyjnie estetycznie. I w zasadzie dostarcza jajka w całej Europie. I teraz ktoś mi kiedyś coś tam przypieprzył o dobrostan, nie? Że niby nie mam dobrostanu. Ale później się okazało, że sam nie wie, jaki jest dobrostan na przepiórki. I mnie się w dobrostanie wszystko mieści. Jeszcze z zapasem. I każdy taki wolierowy hodowca, co trzyma 10 sztuk na 50 metrach, który spuszcza się do ogłoszeń tego rumunka, jeżeli chodzi o jaja lęgowe, to wy myślicie, że co? Że gdzie on trzyma te ptaki? Na wybiegach? On ma z 5000 niosek. Samych niosek, żeby być w stanie wysyłać jajka cały czas. I te nioski siedzą gdzieś w jakiejś budzie w klatkach drucianych i żrą tylko i wyłącznie pelet. I co? I tam jest dobrostan i tam wszystko gra i to wam nie przeszkadza, nie? Siły złamane. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, Jumbo. Jumbo to nie jest żadna rasa, tylko to jest określenie wielkości ptaka i są trzy takie określenia. Jest Bantam, można powiedzieć Każarek. I to są malutkie przepiórki, one rosną do 6 uncji.
Potem jest standard i standard ma do 9 uncji, między 6 a 9. I jumbo to jest określenie przepiórki, która powinna mieć w 10 tygodniu przynajmniej 10 uncji. Wszystko poniżej to nie jest jumbo. I jest jeszcze coś takiego jak. No mów mi. Hatching through. Zgodność wylęgu, coś takiego bym powiedział. Czyli na 100% wyeliminowanych ptaków nigdy 100% wam nie wyjdzie. Czy to koloru, czy. Szczególnie jeżeli robicie sobie kolory, nie? Jakieś pansy, rozety i tak dalej. One nigdy nie wychodzą w 100% w jednym i tym samym kolorze. I tak samo nigdy nie wyjdą przepiórki wam w jednej gradacji. Czyli jak legniecie sobie farona, to tam zawsze jakieś mniejsze się pojawiają. I teraz w każdej normalnej hodowli to te wszystkie mniejsze się pałuje i zostawia się tylko duże. I sprzedaje się jajka ręgowe tylko dużych, a nie jak leci. I to jest normalne, nie? Że wiecie, że tam jakieś mniejsze. Muszę ją złapać. Mała awaria, ale jakoś tam się udało. Szybko się zapalał, bo to faraon tylko raz się podrywa, raz spada i więcej nie leci. Bo bajty teraz ładnie sobie podgwizdają trochę. Tak brzmi przepiór wirginijski. Normalnie zwana ładnie sobie gwizdzą. Dobra, mniejsza w to. Na czym skończyłem? Chyba na tej gradacji, nie? Jumbo, Baltam i Standard. I teraz tak, ta malutka, ona wyjedzie. Ona mi jest niepotrzebna. Do czarnego nic nie mam, więc też wyjedzie. Rozetkę sobie zostawię, ale to wam powiem na dniach dlaczego. I jak mi dorosną tamte białe, które mam u góry, to wszystkie nie mieszczące się w rozmiarze jumbo zostaną wybite razem z tym. A to jest jakiś karakan, jakiś nieudas. I tak, chyba wszystko powiedziałem. Dokładnie, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to po prostu dopiszę w komentarzach. Może nagram jeszcze jeden jakiś spokojniejszy film. Bo ogólnie ta cała akcja z tymi przepiórkami to mnie tak nerwiła na ostatnich dniach, że sobie nie wyobrażacie. Ktoś się coś pyta na forum. Produkujesz jak osioł. A wtedy jakiś błazen przyjdzie i to po prostu skasuje, bo powiesz za dużo prawdy. Więc tak to wygląda. Co z tą moją hodowlą będzie, tak naprawdę też nie wiem. Jak długo to potrwa i w którym kierunku ona pójdzie. Wszystko się okaże w kwietniu. No i tyle, ale chciałbym, żeby te przepiórki jakoś wyglądały. Chciałbym dorobić się kilku innych kolorów, trochę pobawić się tą genetyką, tak jak hodowcy węży. On tam też przecież nie ma ras, tylko jest pyton królewski i on ma też w ciulu różnych mutacji, kombinacji i fajna zabawa jest po prostu z tworzeniem sobie tam swoich kolorów, linii i tak dalej. Także słucham naprawdę fachowców w tej dziedzinie i próbuję coś tam od nich wyciągnąć. No to myślę, że coś fajnego może mi się udać pod tym względem. Ogólnie myślę, że w tych klatkach trochę sobie jeszcze przerzedzę. To jest klatka najbrudniejsza, ale najlepiej się tutaj nie są. Ogólnie mam już około 19-20 jajek dziennie. Także ładnie. I tyle. Przywiozłem sobie trochę drewna, trochę sobie tutaj pobawię się z tym drewnem i wszystko, i na dniach możecie się spodziewać kolejnego filmu. Więc jeżeli kogoś urodziłem, bardzo z tego powodu wszystko jedno. Jeżeli ktoś sobie coś fajnego z tego mojego gadania wyciąga, to jeszcze lepiej. I pamiętajcie, nie ma ras, nie ma Teksasów. Są tylko linie, mutacje i odmiany. A ptak jest jeden. Dobra. To na tyle.
Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za to, że jesteście. Komentujecie, lajkujecie. Tym, co łapkują w dół, też dzięki. Też pracujecie na mój algorytm. Więc spoko. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.